Trzeba się nawadniać. Witajcie w kolejnym odcinku Zakręcaj na dwóch kółkach. Ja muszę wymyślić inny wstęp, bo to brzmi za dziwnie. Dzisiaj omówimy sobie taki trochę żużlowy, długi weekend, bo w sobotę mieliśmy Speedway Grand Prix w Cardiff, a w poniedziałek, czyli wczoraj, bo nagrywam to we wtorek, widzieliśmy w końcu trzeci finał indywidualnych Mistrzostw Polski, który odbył się w Łodzi i tam zwyciężył, co było trochę do przewidzenia, Bartosz Zmazlik, a srebrny medal zdobył Maciej Janowski, brąz Patryk Dudek. Kolejny sukces Zmazlika w tym żużlowym weekendzie, bo był trzeci w Cardiff. Przed nim pracowali się Jack Holder, a Grand Prix wygrał Martin Waculik. Już od początku zawodów Cardiff naprawdę pokazywało nam, że będą to fajne zawody, choć zaczęliśmy od upadków tak naprawdę, to od początku mieliśmy naprawdę fajną walkę, też z dobrej strony i agresywnej strony pokazywał się Andrzej Lebediew, Max Frick także atakował bardzo dobrze, jechał Kim Nielsen i naprawdę nie dziwi mnie to, że w końcu udało mu się awansować w zawodach do półfinałów, bo naprawdę był to świetny występ po jego stronie. Nielsen pokazał to już właśnie w swoim pierwszym biegu, który wygrał, pokonując nawet Waculika. A jak to mówi komentatorzy Eurosportu, Waculik był w tych zawodach naprawdę równy? W dwójkę akurat. Ale awansował później do półfinału i do finału i dzięki temu wygrał całe zawody. Jednak Nielsen bardzo zaimponował. No w tym swoim biegu wygrywając między innymi z Maciejem Janowskim, który był wtedy trzeci, czy z Danem Bulejem, który zawody domowe rozpoczął od zera na koncie. Bardzo dobrą formę i dobrze zapowiada się to drugi z Brytyjczyków, Ty Woffinden, który być może w swoim pierwszym biegu nie wystartował najlepiej, jednak pokazał naprawdę świetną pracę na zewnętrznej toru w Cardiff, która pozwoliła mu wyprzedzić wszystkich zawodników, wszystkich swoich rywali po kolei i wygrać bieg. Więc kompletnie nie dziwię się, że jest to jeden z biegów nominowanych do najlepszych wyprzedzeń w czasie tego turnieju. Idąc tak po kolei i chronologicznie, to warto by było teraz przejść do biegu, no, który rozpoczął się dość kontrowersyjnie przez jednak sytuację między Freddym Lindgrenem a Jackiem Holderem. Właściwie Jack Holder, który wrócił w końcu do cyklu po tej swojej kontuzji, jaką zaliczył podczas DPS-u we Wrocławiu pod koniec lipca. Pojawił się znowu w SGP, będzie też wracał do meczów ligowych. I tak jak już widzieliście wyniki, udało mu się stanąć na podium w Cardiff. Jednak zawody, niestety dla niego i dla jego ręki, która dalej go boli, było to widoczne, rozpoczął od upadku po tym, jak zetknął się z Freddym Lindgrenem. I jednak większość też ekspertów, dziennikarzy i nawet zawodników, jak Tobiasz Musielak, skłaniała się do powtórki w czwórkę, bo była to sytuacja na wyjściu z pierwszego łuku, na pierwszym okrążeniu, wszyscy byli bardzo blisko siebie, w tym właśnie Lindgren i Holder, ale sędzia w Cardiff zdecydował o wykluczeniu Lindgrena. I było to w biegu, w którym oprócz Lindgrena i Holdera byli też Bartosz Zmazlik i Mikael Mikkelsen. Cóż, jednak największym wygranym startu nie był ani Holder, który mógł wrócić do rywalizacji, ani Zmazlik, który mógł skorzystać naprawdę jeszcze bardziej na tym, że Lindgrena, jego największego rywala w drodze po mistrzostwo, nie było w tym biegu, to najlepiej wyszedł Mikkelsen, bo to on ostatecznie wygrał ten bieg, choć na początku wcale w pierwszym starcie nie wystartował dobrze, więc wykorzystał sytuację, a Bartek zdobył 2 punkty. Oczywiście Lindgren odbił to sobie w kolejnej serii, bo w kolejnym biegu, jakim jechał, zdobył już 3 punkty, pomimo tego, że jednak musiał bronić się przed Ty Woffindenem, który po raz drugi użył swojej strategii z początku zawodów, czyli jazdy po zewnętrznej i zyskiwaniu na tempie przeciwko innym zawodnikom, aby ich po kolei wyprzedzać, tylko jednak tym razem Woffinden jechał tuż po równaniu, więc tego materiału z boku to nie było aż tak dużo, jak wtedy, kiedy jechał po raz pierwszy. Więc choć udało mu się zdobyć w ten sposób drugą pozycję i zdobyć 2 punkty, no to Lindgren został już pod jego zasięgiem i też Woffinden było widać, jak się ogląda,
za siebie, patrzy i doszedł do wniosku, że bezpieczniejszą opcją będzie dojechanie z dwoma punktami niż na przykład stracenie na rzecz Madsena czy Nilsona, bo jednak Cardiff to jest tor specyficzny geometrycznie i naprawdę łatwo jest tam kogoś wpuścić po każdej stronie i po zewnętrznej i po wewnętrznej, jeśli się tego nie przypilnuje. I tak samo kolejne biegi naprawdę pokazały nam bardzo fajną walkę, pomimo że Dan Bewley w końcu wystartował dobrze i po tej swojej zjażdżowej stójce, to mieliśmy bardzo ekscytującą walkę między Jasonem Doyle'em a Mikkelsenem i w końcu to Jason Doyle wyszedł z niej zwycięsko, ale te zawody naprawdę układały się coraz lepiej i coraz bardziej widowiskowo. Mieliśmy też na przykład pojedynek polsko-australijski, a to głównie dlatego, że w jednym z biegów startowało trzech Polaków, którzy są w cyklu, czyli Bartosz Zmaznik, Maciej Janowski i Patryk Dudek, a rywalizowali oni przeciwko Maxowi Fejkowi, czyli Australijczykowi. I cóż, jednak to Max Fyk wyszedł z nich zwycięsko, zostawiając Polaków z tyłu. Oczywiście widzieliśmy fajną walkę pomiędzy Polakami, szczególnie między Maciejem Janowskim a Bartoszem Zmazlikiem. Cóż, jednak Maciej Janowski w pewnym momencie pojechał szerzej, wyrzuciło go na bok, przez co na jego miejsce szybko wskoczył Dudek, który potem nawet pojechał szybciej niż Bartosz Zmazlik, który dalej te zawody kontynuował bez trójki na koncie. W swoim kolejnym biegu zaimponował Jack Holder, który był na prowadzeniu od początku, od samego startu, pomimo tego, że startował w żółtym kasku, który wtedy wcale nie wydawał się taki dobry. Jednak zostawił on swoich rywali, m.in. Waculika Chilebieliewa z tyłu, wygrywając bieg i zbliżając się coraz bardziej do awansu do półfinału, właśnie pomimo tego bólu i pomimo tego, że dopiero co wraca po kontuzji. Tak w kolejnym biegu Holder uległ Dudkowi, który bardzo dobrze rozpędził się po zewnętrznej stronie toru i zdobył swoją w końcu trójkę w turnieju. W tym biegu Madsen nie zdobył żadnych punktów, co tak naprawdę kontynuowało serię nie za dobrych zawodów Madsena i Mikkelsena, jeśli chodzi o Grand Prix. Idąc dalej, Bartosz Zmaznik znowu nie zdobył trójki. Naprawdę tego dnia w Cardiff nie można powiedzieć, że Bartosz Zmaznik był szczególnie szybki, bo tak naprawdę nie był, w porównaniu ze swoimi rywalami nie był w stanie ich pokonać w wielu przypadkach, ale dzięki temu, że udało mu się wyprzedzić Sona i Worrella i dojechać za Lambertem, to zdobył kolejne dwa punkty, co jeszcze oczywiście było dosyć stabilna sytuacja dla Zmazlika. Jednak przez chwilę można było drżeć o awans Polaka do półfinału. Kolejnym Polakiem, który wygrał bieg i zdobył trójkę, był Maciej Janowski, który naprawdę zmierzył się w bliskiej walce z Lebediewem, ale też Lindgrenem, a jednak trzeba powiedzieć, że pokonanie Lindgrena, który jest wiceliderem cyklu i mierzy się bezpośrednio z Bartoszem Zmaznikiem, naprawdę grał na korzyść Macieja Janowskiego. No jednak jak wiemy, jest to bardzo słaby sezon Magica, więc nawet to zwycięstwo i jakieś tam punkty zebrane po drodze nie były w stanie mu ostatecznie zapewnić awansu do półfinału po raz kolejny. A trzeba wspomnieć o tym, że Maciej Janowski był jednak znany i łączony z tym, że na torach przygotowywanych jedzie sobie naprawdę dobrze i w końcu Maciej Janowski jest też zwycięzcą Grand Prix Cardiff sprzed kilku lat. Powiedziałam później, Janowski się troszkę zbierał punkty, a na przykład z kolejnym swoim biegu zdobył tylko jedynkę, kiedy to na czele Holder i Lambert walczyli o zwycięstwo w biegu. W kolejnym swoim biegu Patryk Dudek naprawdę też miał mocne tempo, bo pokonał Waculika, Nilsona i innych zawodników. Jednak Patryk Dudek naprawdę jechał tego dnia w końcu po awans do półfinału. Podobnie jak Nilsson, który walczył na czele w biegach, bo na przykład w swoim kolejnym występie ostro mierzył się z Jackiem Holderem, który wygrał bieg. Jednak Nilsson naprawdę mocno z nim walczył. I tu już przechodzimy do części zawodów, które na przykład były wielkim zawodem dla brytyjskich kibiców jednak,
bo Wolfie Den, który po drodze od tych swoich zwycięstw i dwójki zebrał jedynkę, miał gorszy bieg, to tutaj naprawdę do biegu ruszył bardzo dobrze, prowadził stawkę, ale w pewnym momencie, kiedy wyjechał szerzej i wjechał w kolejne na torze w Cardiff, to jego tylne koło zapało przyczepność i po prostu Wolfie Den został motocyklem, więc wystrzelony do góry i wylądował na ziemi. Niestety właściwie jest to pewne, że on ma złamaną rękę, musiał wycofać się z pozostałości zawodów w Cardiff, co oczywiście tworzy problem dla Sparty Wrocław, która w niedzielę zmierzy się z Apatorem Toruń w rewanżu u siebie, a po meczu w Toruniu jest remis pomiędzy oboma drużynami, jest to jednak półfinał PGE Ekstraligi, gdzie Piotr Pawlicki i Marcin Janowski nie są w dobrej formie. To jak pokazało to później na przykład Mistrzostwa Polski w poniedziałek. Ty Wolfie Den jest właśnie kontuzjowany po tym, co się stało w Cardiff. A wczoraj Artem Łaguta na Wyspach Brytyjskich upadł i też niestety zrobił sobie coś w kostkę. Dzisiaj napisał, że nic nie jest złamane i wystartuje w najbliższych meczach. Jednak nie jest oczywiście pewne to, jak to wpłynie na jego formę. I cóż, w powtórce tego biegu najlepszy okazał się Dan Bewley, który wygrał i zdobył 3 punkty, a Bartosz Zmazdik zgarnął 2. W jednym swoim biegu Zmazdik przez chwilę jechał naprawdę ostatni i rzutem na taśmę udało mu się wyszarpać od Madsena chociaż ten jeden punkt, który był dla niego naprawdę ważny w tamtym momencie. A ten bieg wygrał Martin Vaculi, który był stabilny przez całe zawody. Jason Doyle próbował tam za nim gonić, jednak Vaculi nie miał sobie równych. W kolejnym biegu za Wolfie Dena wystawiony został Rowe. W tym biegu był też Maciej Janowski, jednak od samego początku został on strasznie z tyłu i był ostatni. W czele w tamtym biegu oczywiście był Jack Holder, drugi był Worrell, a trzeci Janowski, ale to dlatego, że Roachy, który debiutował zastępując Wolfie Dena, który się wycofał, miał niestety defekt. Kolejnym zawodem dla brytyjskich kibiców było to, że w swoim ostatnim biegu tej fazy zasadniczej zawodów Dan Bewley wjechał w taśmę, co wykluczyło go z biegu, jednocześnie wykluczając go z ewentualnego udziału w półfinałach. Był to też lekki prezent dla Bartosza Zmazlika, który potrzebował tak naprawdę dla pewności, że jest w półfinale tego, aby Robert Lambert zdobył jakiekolwiek punkty. A oczywiście biorąc pod uwagę to, że wypadł Bewley i dla niego wszedł rezerwowy, było to praktycznie pewne, że Lambert jakieś punkty zdobędzie. Też w ostatnim biegu tej fazy zasadniczej jeszcze Nielsen walczył o półfinał. W biegu był ten Dudek, jednak nie zdobył on punktów, ale i on, i Nielsen ostatecznie awansowali do półfinałów. Więc jeśli chodzi o półfinały, to większość spodziewała się jednak, że pierwszym wybieranym kaskiem będzie kask niebieski. Chociaż uczestnicy pierwszego półfinału wszystkich zaskoczyli, bo tu Jack Holder, który jako pierwszy miał prawo do wyboru, zdecydował się na kask czerwony. Lindgren wybrał żółty, Frick biały, a to Nielsenowi został kask niebieski, z czego wygląda na niezwykle ucieszonego. Bardziej przewidywalnie poszedł wybór kasków w drugim półfinale, bo tam Lambert faktycznie rozpoczął od niebieskiego. Dalej Vaculík zdecydował się na czerwony, Dudek wziął żółty, a Bartoszowi Zmazlikowi pozostał kask biały. I tak, w pierwszym półfinale Lindgren, który startował tego z najbardziej zewnętrznego pola, tak naprawdę wystrzelił i przejechał obok wszystkich swoich rywali, wygrywając ten półfinał. Dalej był Jack Holder, który oczywiście dobra forma, wybrał kask taki, jaki chciał i sobie spokojnie poradził, a Nielsen i Frick po prostu już zostali z tyłu. W kolejnym półfinale genialnie wystartował Vaculík, a Bartosz Zmazdik później zdołał przelecieć obok Roberta Lamberta. I tak naprawdę właśnie Vaculík i Zmazdik awansowali do finału.
W finale w czerwonym kasku jechał Bartosz Zmarznik, w niebieskim Jack Holder, w białym Martin Waculik, a w żółtym Freddy Lindgren. Bardzo dobrze w finale ruszył Martin Waculik. Naprawdę świetny stan z jego strony. Lindgren zdecydował się nawet na jazdę pod płotem, kiedy Zmarznik i Holder zaangażowali się naprawdę w taką ostrą walkę. Zmarznik tam podnosiło, wybijało, naprawdę nie dawali sobie spokoju i to była wspaniała walka między Holderem a Zmarznikiem. Holder później też wyprzedził Lindgrena. Oczywiście wtedy zapewniając sobie drugą pozycję. A Zmarznik tak naprawdę w ostatniej chwili przejechał obok Lindgrena, zapewniając sobie to podium. Naprawdę było to kompletnie na ostatnim łuku i Zmarznik naprawdę tą trzecie miejsce w tych zawodach sobie wyszarpał. Więc naprawdę, choć Waculik może nie był uczestnikiem aż tak widowiskowych akcji, widowiskowej jazdy, jak być może Bartosz Zmarznik, który właśnie musiał się ostro bić o ten półfinał, a później w finale, czy Jack Holder, który angażował się też w te ostre walki i pokazywał się poprawić z kontuzji, to Waculik jednak jechał równo, po swojemu, zdobył trójki, dwójki, no i dobrze startował, co ostatecznie dało mu zwycięstwo w tych zawodach. Więc tak, teraz jeszcze na krótko przechodząc do indywidualnych mistrzostw Polski, które z opóźnieniem praktycznie ponadmiesięcznym w końcu się odbyły i to w Łodzi, bo jak wszyscy wiemy, miało mieć to miejsce w Krośnie, dzień po finale drużynowego Puchara Świata we Wrocławiu, zawodnicy już przyjechali i wtedy zdecydowano, że to ten nie nadaje się według nich do jazdy. Kolejna sytuacja, taka sama powtórzyła się dnia kolejnego, przez to w końcu finał ten trzeba było definitywnie odwołać i przez długi czas naprawdę nie było wiadomo, gdzie się odbędzie. W końcu zdecydowano się na Łódź, choć mówiło się też o Tarnowie. Ale tu już przechodząc do tego, co działo się na samym torze, to były to bardzo dobre zawody Jarosława Hampela i Janusza Kołodzieja. Naprawdę wielka szkoda, że Janusz Kołodziej tą jedną rundę przegapił, bo uważam, że gdyby tak się nie stało, to prawdopodobnie byłby on medalistą indywidualnych mistrzostw Polski na koniec tego trzyfinałowego cyklu. Jak już wspominałam na początku, ostatecznie medalistami zostali Bartosz Zmarznik, Maciej Janowski i Patryk Dudek. Choć trzeba powiedzieć, że Patryk Dudek i Maciej Janowski taką zbytnio świetną formą w tym finale w Łodzi nie błyszczeli, szczególnie Maciej Janowski wyglądał dość wolno podczas swoich biegów i tak naprawdę biorąc pod uwagę to, jak jechał Jarosław Hampel w tych zawodach, bo naprawdę dobrze, mocno pokonał Bartosza Zmarznika właśnie w biegu bezpośrednim, to tak naprawdę ta przewaga, którą Janowski zdobył sobie w Pile i też wcześniej, zapewniła mu to, że ten medal po prostu miał, a nawet to, że mógł się zmierzyć z Patrykiem Dudkiem w biegu dodatkowym, bo po całych zawodach okazało się, że mają oni taką samą liczbę punktów w klasyfikacji generalnej i trzeba było rozegrać bieg dodatkowy. W zawodach Janowski zgromadził w sumie 8 punktów, przez chwilę stał przed szansą jednak awansu do wyścigu barażowego. Jednak w końcu Kasper Woryna, który dobrze pojechał swój ostatni bieg, kiedy na przykład Włośnik i Janowski, którzy mieli dosłownie taką samą ilość punktów i taką samą ilość trójek, dwójek i jedynek i tak naprawdę między nimi mogło się rozgrywać to awans do barażu, to Woryna nie zrobił zera w swoim ostatnim biegu jak oni, przez co to właśnie on do tego biegu barażowego awansował. Jeśli chodzi o ten bieg dodatkowy, no to Janowski już rozegrał go akurat naprawdę dobrze, po profesorsku, choć wydawało się, że większa wiara jest w Patryka Dudka, szczególnie, że Janowski jednak wybrał sobie to pole, właściwie dwa pola, bo startowali mniej więcej po środku, dwa pola bliżej kredy i zdecydował się, aby wystartować na łączeniu pola A i pola B, czyli między tymi dwoma, kiedy Dudek być może stanął trochę dalej od krawędzi toru, kiedy tak naprawdę może byłoby lepiej, kiedy próbowałby się ustawić przy samej bandzie. Jednak to Janowski wyszedł lepiej.
Butek był blisko i zachował kontakt, jednak później Janowski nie dał mu się przecisnąć i to serwer sobie po prostu przyklepał. Samba też zmarznik swoje złoto przyklepał już po 15 biegu, już wszyscy wiedzieli, że jest mistrzem Polski, jego mechanicy z wielkimi radościami i gratulacjami przywitali go w parku maszyn. Jednak zmarznik stwierdził, dlatego zawody się jeszcze nie skończyły, choć ostatecznie same zawody w Łodzi przegrał w starciu z Januszem Kołodziejem. Wyróżnić Oskara Pfeiffera, bo naprawdę były to bardzo dobre zawody w jego wykonaniu, bo on właśnie taką bardziej jednak niespodzianką trochę tego trzeciego finału w Łodzi, bo myślę, że aż tak dobrej jazdy, spokojnego awansu do barażu i walki tam po Pfeifferze mało kto się jednak spodziewał. Kiedy to na przykład były to bardzo średnie, a nawet dość słabe zawody w wykonaniu Dominika Kubery. Bo jednak rozpoczął on je od wykluczenia, które kompletnie go rozstroiło. Później były zera. W końcu udało mu się wygrać bieg i naprawdę wygrał go w bardzo ładnym stylu. Jednak w kolejnym swoim biegu miał 7 punktów, no i oczywiście na awans do barażu po prostu nie było szans. No cóż, najsłabszymi zawodnikami tych finałów w Łodzi okazali się Piotr Pawlicki, który skończył z 2 punktami ostatecznie, bo miał 2 jedynki, a wreszcie swoich biegów 0. I Świdnicki, który nie zdobył żadnego punktu w całych zawodach. Właśnie tak jak wspominałam o tym wypadku u Findena i też właśnie o formie Pawlickiego czy Janowskiego, którą było widać w tym trzecim finale w Łodzi, no to też coś o tym wspominałam. Tego samego wieczoru kontuzji nabawił się Artiom Łaguta, kolejny zawodnik Sparty Wrocław, co jest kolejnym niepokojącym znakiem dla tego zespołu przed rewanżem Strumienic, które jednak mają remis po pierwszej części półfinałów. Jednak Łaguta stwierdził, że pojedzie, nic nie jest złamane. Jest też szansa, że Wufinden pojedzie, choć oczywiście nie jest to pewne. Tak naprawdę ostatnio w bardzo dobrej formie jest Bartłomiej Kowalski, który został młodzieżowym indywidualnym mistrzem Polski. Naprawdę pojechał świetne zawody i nie było na niego równych. Też przypieczętował sobie ten tytuł wcześniej. No ale też wiadomo, że Biuli, Janowski czy inni zawodnicy jednak troszkę lepszą formę prezentowali właśnie u siebie na Stadionie Olimpijskim niż na wyjazdach. Więc po prostu szykuje się w niedzielę bardzo, bardzo ciekawy mecz rewanżowy z Toruniem. Jeszcze z takich ciekawostek co do IMP i do ilości medali, jakie mają zawodnicy, to Hubert Czaja opublikował na Twitterze fajną ciekawostkę, którą sprawdził, że Janowski, ponieważ nie były to dobre zawody w jego wykonaniu, to w końcu zdobył to srebro i tak naprawdę oprócz niego w historii Mistrzostw Polski więcej medali mają tylko Janusz Kołodziej i Tomasz Golob. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. No i usłyszymy się niedługo, prawdopodobnie rozmawiając już o wynikach rewanży półfinałowych PGE Ekstraligi, bo one już w niedzielę. Będzie to spotkanie w Lublinie między Motorem a Włókniarzem i we Wrocławiu między Spartą a Apatorem.